Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Tangle Tower. Jest to gra detektywistyczna, naprawdę świetnie wykonana, jestem pod wielkim wrażeniem, jakie pierwsze wrażenie właśnie robi ta gra na użytkowniku. Świetna muzyka, świetna grafika, pełen voice acting angielski, wszystko ładnie animowane, no i ogólnie ciekawe, mroczne i tajemnicze. Moi drodzy, 72 zł na Steamie ta gra kosztuje. Jak się wyrobicie jeszcze do 29 października, to chyba jesteście w stanie nawet zdobyć jeszcze zniżkę. I tak, gra ma 14 języków. Jest przetłumaczona w 14 języków, niestety nie ma wersji polskiej, więc od razu na początku zachęcam was serdecznie do włączenia sobie napisów, ponieważ Gildia Skrybów będzie tutaj odpowiadać za tłumaczenia. Od razu dziękuję bardzo Gildii Skrybów za przetłumaczenie tego odcinka i być może również kolejnych. Jest tutaj dość dużo tekstu, bo jest to gra detektywistyczna. Będziemy prowadzić śledztwo na temat zabójstwa Flory Fellow. Ale co jest ciekawe, że znajdziemy ją w bardzo ciekawych okolicznościach, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zabił ją obraz. No więc jest to intrygujące od razu na starcie, ale już bez zbędnego przedłużenia chciałbym was zaprosić na ten odcinek, na nową serię i mam nadzieję, że was wkręci, ponieważ tak jak mówię, klimat jest mroczny, zagadki są tutaj, jeszcze są takie ciekawe minigierki, mini zagadki i też prowadzenie całego śledztwa, fajny sposób prowadzenia tego śledztwa, więc zapraszam serdecznie, zaczynamy nową grę. Jak widzicie, tutaj starałem się już coś poogarniać, trochę pograć chwilę. Pogadałem z trzema osobami, nie znalazłem żadnych jeszcze wskazówek konkretnych, ale ogólnie zaczniemy grę od samego początku i to jest ten Tangle Tower, bardzo specyficzna, taka można powiedzieć, bardzo specyficzne miejsce z dwoma wieżami, w którym mieszkają dwa rody związane ze sobą w pewien sposób. Wszystko za chwilę się wyjaśni, tworzymy nowy save, the beginning i jedziemy. Tangle Tower. Mid-afternoon. Czyli mniej więcej popołudnie, tak? Nasz główny bohater to detektyw Grimoire. Co ciekawe, twórcy stworzyli w 2014 roku właśnie grę o tytule Detektyw Grimoire, więc można powiedzieć, że to jest kolejna gra z tym bohaterem, ale oprócz tego mamy również bohaterkę, która ma na imię Sally i bynajmniej nie Sally Face, bo jak zobaczycie, wiele osób będzie do tego nawiązywać, ale myślę, że mrokiem i tajemniczością jakby ta gra dorównuje Sally Face. You ready, Sally? Grimoire, I've been standing here for 7.5 minutes. Just checking. Do you have the map? Yeah, but it's basically blank. Did you read the case file? What do you think? I'm not sure yet. It's really not a lot to go on. Did you read it? Yeah, I'll read it on the way to the crime scene. Tak jest. I tu będziemy mieli, widzicie, że pełen voice acting, świetnie to jest napisane, świetnie to jest też udźwiękowione. I zapoznajmy się na początku ze sprawą, co jest takiego istotnego i dziwnego w tej całej scenie. Więc Freya Fellow, 19 lat, to jest ofiara. Zginęła, kiedy malowała portret Flory Fellow, 58 lat. Lokacja Flora's Tower, czyli w wieży Flory. Flora, tak, dokładnie, bo Freya ogólnie jest artystką, to się na pewno też dowiemy. Ona teraz malowała, ale również zajmowała się chyba rzeźbiarstwem w drewnie. Czyli tak, leżała na plecach i miała jedną ranę kłutą w klatce piersiowej. Żadna broń nie została znaleziona w tej scenie tutaj, w tym miejscu zbrodni, ale the subject of Freya's unfinished painting is holding a knife, tak, czyli widzimy, że na obrazie, a na obrazie jest właśnie Flora Fellow i ona trzyma nóż. Nóż jest zakrwawiony. Co tu mamy napisane? Lead color on the tip of the knife is not paint. It was discovered to be blood. Wszystko wskazuje na to, że ten tutaj, możemy nawet sobie kliknąć lupkę, gdybyśmy chcieli zobaczyć coś bliżej. Ten oto nóż na tym obrazie jest pokryty krwią, a nie czerwoną farbą. Więc to jest mega dziwne i to jest mega intrygujące. Dlaczego akurat ten nóż jest pokryty krwią? Czy obraz jest w stanie zabić, właśnie ten nóż, tak? Jest w stanie zabić osobę? O co chodzi, tak? Co to jest takiego pokiełbaszonego? Więc będziemy mogli przeglądać różne rzeczy. Tutaj będziemy mieli zbierać wszystkie dowody, które uda nam się znaleźć. Tak, mam też Tangle Tower. A small painting on a scrap of paper, a few notes have been written on the back.
A tutaj są informacje bardziej na temat tego, czym jest Tangle Tower. I to jest właśnie dom dwóch rodzin. Fellow Family and the Pointer Family. Tak, to jest będzie istotne. Jest rodzina Fellow i rodzina Pointer. Tak? I oczywiście będziemy mogli rozmawiać również z osobami, patrzeć i analizować różne osoby. Na razie nic nie wiemy o Frey Fellow. Wiemy, że jest jakby sześć wątków związanych z nią. Możemy też poczytać wszystkie rzeczy, które są z nią związane, jakieś takie spostrzeżenia. Jak również to są jakby... Mi się wydaje, że to są jakby takie podsumowania, co żeśmy znaleźli, czy wiemy, o co chodzi, jak zginęła, tak? How was Freya killed? To jest główna rzecz, którą musimy się dowiedzieć. Jak ona została zabita? Kto ją zabił? Dlaczego ją zabił, tak? Mamy też ustawienia, tak jak mówię, zobaczcie, ile tu jest języków. I szkoda, że nie ma języka polskiego. Pisałem nawet na społeczności Steama, znaczy podpiłem się pod wątek z pytaniem, czy będzie tłumaczenie na polskie przewidziane? Nie widzę. Nie widzę odpowiedzi na razie, chociaż no kurczę, jest tyle języków, że polskiego nie było, to mnie masakrycznie szokuje. Więc więcej opcji nie ma. I teraz, co jest piękne w tej grze? Każde miejsce w tej grze możemy kliknąć i prawie na każde, a raczej na pewno na każde miejsce, będą postacie miały coś do powiedzenia, na przykład. What are they? Wind chimes. Silent, wooden wind chimes. Prawda? Każde miejsce może mieć jakiś temat. It's a little boat we use to cross the lake. It's the only way on or off the island. What a comforting thought. It's a bird bath. Is that just rainwater? It looks a little weird. The birds seem to like it. They're even singing a little tune. Please don't do that. I to mnie na pewno zaintrygowało od samego początku, bo słowo tune, czyli słowo dźwięk, jest narysowane, zaznaczone fioletowym tekstem. Więc być może ten tune i te ptaszki śpiewające ten dźwięk, konkretnie te melodie, będą miały kiedyś jakieś znaczenie. That's a big lake. It's kind of purple. Looks poisonous. I think it's just water. Yeah, water with poison in it. W ogóle pięknie graficznie jest zaprezentowana ta gra, w taki bardzo rzeczywiście artystyczny sposób, tak jakby namalowane było właśnie jakąś farbą, prawda? It's a garden, I think. It's currently far away. We could walk closer to it. Ready when you are. No i w taki sposób możemy się, prawda, zapoznawać z otoczeniem. Oczywiście tutaj można zdobyć kilka różnych ciekawych na pewno wskazówek, dlatego warto jest przekligiwać całe to miejsce, ale tak mówię, nawet jak kliknę sobie tutaj. Why is the sky yellow? Not everything is a mystery, Grimoire. The sky can be whatever color it likes. Nawet możemy tutaj dostać jakieś informacje. To jest bardzo, bardzo fajne. Poruszamy się używając mapy. Bardzo ciekawej mapy. Tutaj widzicie, mamy całe te Tangle Tower do odkrycia. Poruszamy się po prostu wybierając dowolną lokację. Nasi bohaterowie się przemieszczają i mamy nową lokację. Gardens, czyli ogrody. Trafiliśmy do ogrodów i tu również możemy zbadać co i jak. Na przykład możemy zajrzeć do tej fontanny. It's full of the same weird water that was in the lake. Any fish in there? Not a single one. Although there is something in there. It's a cassette tape. Or it used to be. Proszę bardzo, znaleźliśmy uszkodzoną kasetę. Może będziemy mogli gdzieś ją przesłuchać. Yeah, the ink on the label is blurred and illegible. Czyli nie wiemy w ogóle, co jest napisane, ale ogólnie jest to jakaś kaseta. Tak? Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, czemu w tej grze taki motyw, że jeżeli klijemy z powrotem na tę wodę, to zobaczcie sami. Będziemy widzieć dokładnie ten sam zestaw tekstów, jak również zobaczcie dokładnie, tak jakbyśmy jeszcze raz znaleźli ten przedmiot tutaj. Być może to ma znaczenie, gdybyśmy chcieli jakby sprawdzać właśnie dialogi, co postacie powiedziały, być może to jest istotne. Dlatego wydaje mi się, że trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę, nie przejmować się tym. Jak już coś znaleźliśmy, to wiadomo, że tu będzie ten sam dialog i cały czas będzie odniesienie. Być może to też jakoś jako przypominajka na przyszłość, że w tym miejscu znaleźliśmy kasetę, tak żeby to było też ważne. Może to być ważne dla jakichś wątków. Spooky. What do you think it's for? I think it's to scare away detectives. Is it working? No. Ta gra ma też bardzo ciekawy humor. It's a statue of some hideous, scaly, bipedal fish monster. Playing a harp. Playing a harp. Hang on a second. No i możemy się teraz, zobaczcie, przyjrzeć jakiemuś obiektowi. This isn't just a regular statue, is it? Something tells me we're not gonna solve this just yet.
A widzicie, nie wiemy jeszcze jaki jest cel, ale możemy ułożyć jakieś cztery różne symbole i może coś się stanie, jak to ułożymy. Nie? Jest intryga, jest zagadka. Możemy do tego wrócić w przyszłości. Come back later. It must do something. You'd hope so, wouldn't you? Tak jest, widać, że to jest kolejna rzecz, którą warto zapamiętać. To są takie różne wskazówki, które zbieramy, tak? Więc może jak gdzieś spotkamy takie cztery symbole ułożone, to będziemy wiedzieli, co zrobić z tą całą figurą. Taka informacja techniczna, tak, ja cały czas jeszcze gadam trochę przez nos, bo cały czas jeszcze jestem, się kuruję i leczę. Jeszcze mam zapchane zatoki trochę, więc trochę będę... Mam nadzieję, że powycinam wszystkie siąpania, chrypania i pociągania nosem. Więc wybaczcie, jeśli jakoś mi się pominie. Dobra, ale idziemy dalej z eksploracją. It's a bandstand. It's small for a bandstand. It's a one-man bandstand. It's a stone carving. Wonder how it got cracked. I think it's supposed to look like that. It's an egg. This is some garden. Do the plants all look a little strange to you? What animal is that? Hawk. Bear. Lizard. Right. Of course. A hawk, bear, lizard. Hawk, bear, lizard. Trzy w jednym po prostu. A czasami widzicie, powtarzają się, tak? Czyli wiadomo, że czasem możemy obklikać, ale to jest właśnie unikalne dla point and clicków. Zwykle było tak, że mamy po prostu jakieś hotspoty, prawda? Naciśniemy sobie spację i podkreślą nam się miejsca, które są intrygujące. Tutaj wszystko możemy obklikać, dosłownie każdy element i na każdy element będą miały nasze postacie główne, Sally i Grimoire, Detective Grimoire, będą miały coś do powiedzenia, co jest całkiem ciekawe. It's quiet. Mhm. You're supposed to say, too quiet? It's not. It's an appropriate amount of quiet. Mamy naprawdę dobry tekst. Dobra, idziemy dalej. Myślę, że to, co mieliśmy znaleźć, to znaleźliśmy. Idźmy dalej. Main entrance. Główne wejście. Jak widzicie, tutaj O odpadło. Oh. What? Oh, there's an O on the floor. Oh yeah. Tangle tour. Twer. Tangled were. No i teraz pytanie brzmi, czy to, że odpadło O, ma jakieś znaczenie? W ogóle tutaj też widzimy jakąś rzeźbę z R-ką. Do you think he'll start to move if we try to go inside? No, I think he'll just silently judge us. Should we ring the doorbell? Why would we not? It's a little melody. Słyszycie? I też jakaś jest melodia. Znowu jest tune, wcześniej było przez ptaszki śpiewane, teraz mamy jakąś melodię. I ta melodia ma konkretny dźwięk, jak zresztą posłuchamy sobie jeszcze raz. O właśnie, jakaś konkretna melodia jest odgrywana przez te dzwonki. It's a little melody. Little bird feeders. How do you know they're for birds? Why build a house here anyway? I'm sure they had their reasons. Is that an envelope? It's been opened, but the letter's still in there. Let's read it. Isn't that an invasion of someone's privacy? No, definitely. Zdecydowanie, okej. Okay. Mamy jakiś list. List. Czyli została otwarta koperta, wręcz wyrwana, tak? I mamy jakiś papierek tutaj, jakąś kartkę. Kombinacja jest narysowana na innej kartce. I jak już to zapamiętasz, zniszcz ją. Nie zgadzam się z twoimi powodami. You will not find it down there. Nie znajdziesz tego tam. Ale czego? Kto ma nie znaleźć, tak? W każdym razie jest to jakiś list. Może będziemy w stanie znaleźć autora tego listu. No i jest jakaś kombinacja narysowana na innej kartce. I jak już to zapamiętasz, trzeba ją zniszczyć. Więc pytanie, czy będziemy musieli może w przyszłości układać kartkę? Może to jest ta kombinacja na przykład do tego tutaj. Do tej statuły z harpią, tak? Być może. W każdym razie znaleźliśmy coś ciekawego, być może. No dobra, to, a tu coś tu wisi? A path leading towards the stone square. Nie, myślałem, że tutaj coś jest. No też wiecie, no tutaj przeklikałem sobie tylko grając po raz pierwszy. O, na przykład tu jeszcze coś jest. Ah, there's a heart engraved in the tree. I didn't know people actually did that. PPFF. PPFF. Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy rodzinę pointerów i fellowów, no to w sumie ciężko powiedzieć, kto to jest. To kocha kogo, prawda? Don't think it's locked. Oh, that means we can just walk straight in, right? I'm pretty sure that's the rule, yeah. No dobra, no to wejdźmy do środka w takim wypadku. Możemy oczywiście jeszcze pójść gdzieś z boku. Let's head to the crime scene first.
It's at the top of the West Tower, I think. No, ale jednak nas tutaj koleżanka Sally twierdzi, że powinniśmy pójść na początku badać co i jak. Więc na szczycie lewej góry możemy się dostać. W razie czego zawsze możemy kliknąć wskazówkę i ona powie nam, co jest teraz naszym celem. Powinniśmy udać się na miejsce zbrodni. Jest na górze wieży. Dobra, to wchodzimy do środka. Grand Hall, czyli wielki korytarz. Tak jest. Finally, we get to investigate a murder in a spooky mansion. It's not that spooky, really. Don't ruin this. It's a big glass tube filled with water. There are weeds in there. It's an aquarium? Could be, except there's nothing living in it anymore. Akwarium, w którym już nic nie żyje. I patrzcie, po lewej stronie mamy wielkie F. A big letter F. Of course. Who doesn't hang a giant banner of their initial in the lobby of their mansion? I wielkie P. This one has a big P. That's P-rubably important. How very P-ceptive of you. Tak naprawdę, te dialogi są napisane świetnie. Bardzo mi się podoba, jak one są stworzone. It's not locked. Stairs. No tak, ale najważniejsza rzecz tutaj w tym miejscu to jest właśnie ten baner. What is that? I think it's a family tree. Tak, i zobaczcie, to jest wielkie drzewo zależności między rodziną Pointerów a rodziną Fellowów. I co ciekawe, można kliknąć w każdą z tych osób. Fiona Fellow, dead center. She must be important. She's half Fellow and half Remington. Do you think she still lives here? Half Fellow, half Remington, bo widzicie, to są rodzice, prawda? No i rodzice idzie do dziecka, tak? Więc zawsze może Felix Fellow, Flora Remington, no i mamy Fiona Fellow, tak? Felix Fellow. Looks like he married his way into the Remington family. Do you think he still lives here? Ale najważniejsza oczywiście osoba, która jest w tym domu, to jest oczywiście Freya Fellow. Freya Fellow. The murder victim. She's barely related to the main family at all. No tak, bo Damian Dusk jakiś, nie wiadomo skąd, i mamy jeszcze Felicia Fellow. Felicia Fellow. Freya's mother. Do you think she still lives here? Często właśnie pytają, czy ona tutaj żyje, tak? Damian Dusk. Whoa. Is it too late to change my name to Detective Dusk? It's Freya's father. Do you think he still lives here? No właśnie, tak. I możemy zawsze sobie tutaj poklikać dosłownie każdego, ale żeby po prostu przejść do najważniejszego mięska tej gry, myślę, że po prostu pójdziemy dalej. Bo na razie to jest tylko korytarz. Ja w tym korytarzu nic nie znalazłem. Być może coś tu jest, ale jeszcze nie wypatrzyłem. W każdym razie z tego głównego korytarza możemy pójść albo do, widzicie, tutaj do wieży prawej, albo do wieży lewej. Cztery pokoje są jeszcze zamknięte. A tutaj mamy więcej pokoi, do których możemy sobie w przyszłości pójść, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pójść do miejsca zbrodni. Zobaczmy, miejsce zbrodni. Podoba mi się to, że tutaj jakby ta mapa jest interaktywna. Cały czas te postaci chodzą po tym miejscu. I mamy Flora's Tower, moi drodzy. To jest miejsce zbrodni. Tutaj stoi sobie jeszcze Flora prawdopodobnie, tak? Ja też jeszcze muszę sobie zapamiętać, bo tu trzeba będzie pamiętać wszystkie imiona, wiedzieć kto jak się nazywa, bo to jest Freya, tak? A to jest Flora. I tu mamy jeszcze obraz. A tu mamy jakieś jajko. Na początku mamy sprawdzić obraz, no dobra. A nie możemy pogadać sobie? Tak, na początku musimy kliknąć na obraz. Widzicie, jest tutaj jakiś zniszczony, pęknięty gramofon, jakieś jajko. Tu widzimy, że jest... widać, że to było jakieś rzeczywiście dźgnięcie, tym właśnie być może nożem. Tutaj jakby Freya malowała, wypuściła... wypuściła pędzel, tutaj ma swoje farbki. No i stoi tutaj cały czas, non-stop, stoi sobie tutaj ta Flora, która jest no, dość podejrzaną osobistością. Zresztą zaraz zobaczycie dlaczego. There it is. The unfinished portrait of Flora Fellow. So, what? Freya was killed halfway through painting it? Looks that way. I oto i obrazek. Freya was unable to finish the painting as she died sometime during the process. Flora appears to be wielding a knife. The red substance on the tip was discovered to be blood. I to jest ciekawe, dlaczego właśnie to jest magia tego obrazu. Dlaczego końcówka została pokryta krwią? Czy to dla zmyłki? Czy to jest jakaś magia zachodzi w tym miejscu? To jest dość ciekawe. I wonder if all of Freya's paintings are this creepy. Maybe it's just because she never got to finish it. There's something wrong with the crime scene and something really weird about the murder weapon. We didn't find a murder weapon. I teraz, moi drodzy, będziemy mogli
stworzyć jakieś... jakąś teorię wysnuć. Zresztą sami zobaczcie, to jest bardzo ciekawa mechanika. I teraz mamy jakieś przemyślenie naszego detektywa. There is something very strange about how Freya was killed, prawda? No bo widzieliśmy faktycznie, że została dźgnięta nożem, ale ten nóż jest na tym portrecie. I teraz mamy kilka kwestii do wyboru. Is completely covered in, was used to knock out, is holding a knife tipped with, was hidden inside, i tak dalej. Tu też mamy kilka takich kwestii. I musimy stworzyć jakąś teorię. I jak trafimy na odpowiednią teorię, no to przejdziemy dalej, jakby pociągniemy dalej nasze śledztwo. Mnie to trochę ciekawiło, że teraz na początku nam coś wrzuciło i od razu nie możemy się wycofać do tej sceny, nie możemy więcej informacji zebrać, więc trzeba coś kombinować. Ja oczywiście wiem, jakie zdanie trzeba tutaj coś ułożyć, ale mogę wam pokazać, jakie zdanie próbowałem i ułożyć w inny sposób. Na przykład, na początku wybrałem sobie, że Flora Fellow is holding a knife tipped with blood. I teraz dlaczego? Ponieważ because it stabbed Freya. Ponieważ ten nóż dźgnął Freya, but Freya stole it, but it was removed from the scene. Prawda? No możemy zacząć od tego. Flora Fellow is holding a knife tipped with blood, but it was removed from the scene. Nope. I jeżeli trafimy na błędny tok rozumowania, to zobaczcie, że dalej mamy kolejną wskazówkę. Was the painting somehow involved in the attack on Freya? Być może na przykład możemy spróbować jeszcze innej teści. Chcę wam to pokazać, jak zmieniają się wskazówki, jak coraz bardziej zawężają się do właściwej wskazówki, która ma nam pomóc wysnuć jakąś teorię. Because Freya was going to, because it stabbed Freya. Możemy też przyspieszyć klikając tutaj. Jedną rzecz musimy zmienić i wtedy będziemy, widzicie, mamy taką podpowiedź, że jedną rzecz może zmienimy i będzie prawidłowa. Mamy też... Was the painting... Aha, jeszcze widocznie po trzech próbach być może tu się by pojawiło. I tutaj mielibyśmy podpowiedź, że no ciekawą kwestią jest to, że akurat nóż jest zakrwawiony, tak? Nóż jest zakrwawiony i to jest faktycznie nie żadna czerwona farba, tylko jest to faktycznie krew. Więc wystarczy, że zamienimy Flora Portrait zamiast Flora Fellow, czyli Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. I to jest nasza główna teoria. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. What? Weird, huh? You think Freya was stabbed by a painting? Not by the woman from the painting, but by the painting itself. Mm-hmm. Freya was standing right up by the canvas when she was killed. There's blood on the knife. It's the murder weapon. Right, but it's not actually a knife. It can't stab. See any other knives around here? Case closed. The case is not closed. And even if you were right, where does that leave us? A painting can't be a murder suspect. I tak oto zaczyna się gra, moi drodzy. Tangle Tower and Unfinished Painting. Niedokończony obraz. No właśnie, przecież obraz nie może być podejrzanym, nie może być nawet winowajcą, tak? Obraz nie może zabić. Ogólnie jest mega dziwne. No dobra, rozejrzyjmy się dokładnie teraz po tej scenie. Is that a gramophone? I think so. Except it's got a tape deck instead of a turntable. It's also got a big crack down the middle. Czyli zobaczcie, ten gramofon odgrywa kasety, a nie płyty gramofonowe, tak? A my mamy kilka kaset, dwie mamy kasety w tym momencie do odsłuchania. Może byśmy znaleźli coś ciekawego na tych kasetach? What about the cassette tape? Yeah, sure is. Pink. O, znaleźliśmy jeszcze kasetę tutaj. Tu Freya, czyli ta kaseta jest podpisana dla Frey. I jeszcze są serduszka, ogólnie jest różowa, to ciekawe. Do you think it still works? The gramofon? We could give it a go. I co ciekawe, wiele rzeczy w tym miejscu jest pękniętych. Zanim posłuchamy kasety, znaczy jest pęknięta tutaj, pęknięta kaseta, spójrzmy jeszcze na farbki. Freya's painting supplies. Spójrzcie, że każda z tych pojemniczków na farby, zobaczcie, że ma pęknięcie. Dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie takie samo pęknięcie. No dobra, prawie takie samo, tak? Ale pęknięcie po lewej stronie. I to jest intrygujące. Dlaczego one pękły? Ja tego nie wiem oczywiście, tak? Próbuję się oczywiście dowiedzieć. Wszystkie po jednej stronie. Mamy tutaj red, yellow, blue, black and white paint.
porządku, takie coś znaleźliśmy. Czy tu coś jeszcze będzie? Nie, to widzę, cały czas widzicie, jest to samo, okej. A to? Supposedly Freya was working on the painting when she was killed. Looks like she was still holding her paintbrush and palette when she fell. Didn't even get a chance to clean her brush. Proszę bardzo, mamy te jej zestaw do malowania. Cały czas jest, zobaczcie, i to ostatnia farba, jaka jest, to jest farba czerwona. Ale właśnie, ja nie mogę sprawdzić, czy to jest czerwona farba na... Chciałbym w ogóle, chciałem kilka razy spróbować zrobić cokolwiek, żeby sprawdzić, czy na tym pędzlu jest farba czerwona, czy jest krew. The paintbrush is still covered with dried red paint. Ale no właśnie, przepraszam bardzo, jest odpowiedź. Nie doczytałem tego wtedy. Zobaczcie, jest napisane, że na... Co jest ciekawe, że na tym pędzlu jest czerwona farba, a nie krew. The largest is a blob of black in the middle. Tutaj widzicie, to jest black? To by taki zielony trochę wygląda. No okej, okay, ale mamy kolejne rzecz, które może być przydać się w przyszłości. Mamy też ciekawą rzecz, ciekawą rzeczą jest też to jajko, tak? Is that an egg? An egg with bird feet. It's also covered in gemstones. What a completely ordinary object. Przyjrzyjmy mu się. I think it's a container for something. Those gems look like they come off. Swap the positions of the gems, rotate the egg to see a clue on the back. Czyli tutaj mamy wskazówkę, jak trzeba ułożyć te klejnoty, a tutaj musimy je ułożyć. Zobaczcie, że ciekawym jest to, że tutaj mamy na przykład taki układ, takie połączenie, kiedy jest połączony czerwony z niebieskim w taki sposób i musimy go znaleźć tutaj, tylko on jest trochę inaczej ułożony. I trzeba po prostu, patrząc i analizując, tak jakoś to poukładać, żeby odzwierciedlić ten układ, prawda? Czerwony idzie do niebieskiego, tak? Czerwony do niebieskiego. I w ten sposób przełożyć całość. Na przykład tutaj mamy żółty. Żółty idzie do fioletowego w takim miejscu tutaj. Żółty do fioletowego, tak? Czyli wiemy, że musi być żółty i musi być połączone z fioletowym, tak? Tylko też jeszcze muszę uważać, żeby nie zabrać z czegoś, co już rozwiązałem wcześniej, prawda? Tutaj i teraz mam nadzieję, że to wszystko teraz w porządku zrobione. Nie. Jak zobaczcie, na dłuższym boku jest żółty, ja ustawiłem na krótszy. Także musimy to zamienić miejscami. I w taki sposób trzeba rozwiązać tę zagadkę. No, niby oczywiste, niby proste, ale fajne. Więc ja to zrobię na szybko. Wygląda na to, że chyba ułożyłem wszystko poprawnie, ale jeszcze się upewniam. Fioletowy idzie... Tak, i teraz możemy kliknąć tutaj na ten znaczek kłódki. Nie, no znaczek dziurki do klucza. I udało się, proszę bardzo. Nice work. Did it unlock? What's in there? Nothing. Nothing? Well, I'm not leaving without a clue. And empty egg is a clue, right? Także myśleliśmy, że coś w środku znajdziemy, ale chodzi o to, że tu znajdujemy jednak puste jajko. Być może coś w środku było, a być może nigdy nic nie było. Może coś tam miało być, ale się jednak tam nie znalazło, co jest też oczywiście jakąś wskazówką. Tak, jest puste. Tutaj w środku jest jakiś bardzo miękki materiał. Tak, i mamy jeszcze trzy nóżki. Trzy nóżki z pazurami. Być może jest to istotne, być może nie jest to istotne. Może czas w końcu pogadać z jakąś osobą. Marzę, właśnie pogadajmy sobie z Florą. Flora... Fellow? Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few questions, I'm afraid. Did you witness the murder, Flora? Nothing. What do we do? Not sure. She's entitled to her silence, I suppose. For now. I Flora kompletnie się nie odzywa. Nie chce z nami rozmawiać, nie chce nic robić, ale zawsze możemy spytać o trzy rzeczy. To jest encounter, czyli pierwsze spotkanie. Możemy spytać o nią i możemy spytać o wczoraj. Co się działo wczoraj? Spróbujmy. Is there anything you'd like to tell us, Flora? I don't really know anything about you at all. I think that's the way she likes it. We'll just have to ask other people about her. Yeah, okay. Nic, nie odzywa się, nic nie mówi. Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you?
She's not going to answer us, is she? Nope. But at least we can say we tried. Tak jest, nic nie możemy zrobić, ale jeszcze jest jakiś statement. Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya? She's acting pretty suspicious, if you ask me. I don't know. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Najpiękniejsze w tej grze jest to, że oni naprawdę przewidzieli każdy obiekt w połączeniu z każdą postacią, na każde mają coś do powiedzenia. A to jest jeszcze dodatkowo zrobiony voice acting do tego, więc tu jest kupa pracy w tę grę włożona i ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem wykonania tej gry. I prawdopodobnie to się odblokuje, gdy będziemy wiedzieć, co ona być może zrobiła, bądź będziemy po prostu wiedzieć wystarczająco dużo. Ale zawsze możemy ją też spytać o różne osoby, tak? Bo teraz cały czas jesteśmy w trybie rozmowy, więc możemy spytać ją o każdy przedmiot, który znaleźliśmy, o każdą osobę, którą poznaliśmy, licząc na to, że coś nam powie. Anything we should know? Any hobbies? Besides staring out the window? I mamy zawsze ptaszka tam, gdzie się okaże, że już zapytaliśmy, pogadaliśmy. Were you close with Freya? How are you two related? Did you kill Freya? Grimoire! What? I don't even think she's listening. Oh, she's listening. Słucha, ale nie chce rozmawiać. Teraz pytanie brzmi, dlaczego nie chce rozmawiać? Czy nigdy nie rozmawiała? Czy tu nie potrafi rozmawiać? Ciężko powiedzieć. Did you ask Freya to paint this? Or was it her idea? What is that you're holding in the painting, Flora? Some people have been saying it's a knife. Podejrzane, prawda? Osoba, która nic nie mówi, nie chce nic powiedzieć. No, jest pierwszym naszym podejrzanym, ale zbyt oczywistym podejrzanym na pewno, prawda? Dobra. Podejdźmy do tego gramofonu i przesłuchajmy kasety. Na początku może... No, niech będzie ta różowa kaseta. Zobacz, też bardzo fajna rzecz jest tutaj. Pełna dowolność przesłuchiwania. Możemy puścić play. Możemy przesuwać, cofać. Możemy przewijać, cofać. Piękna rzecz. It's piano music. Mamy jakąś wskazówkę. Wiemy, że to jest nagranie pianina. Przez chwilę gra, a potem się zatrzymuje, tak? Czyli coś tu jest odgrywane na tej kasecie. Jakieś pianinko. Zobaczmy, co jest tutaj. Kolejna osoba, która jakąś melodykę śpiewa. Ktoś, kto chodzi gdzieś na zewnątrz, tak? A pytanie, co nagrywało te dźwięki, tak? I w jaki sposób nagrywa się dźwięki na te kasety? To znaleźliśmy ogólnie w ogrodach, tak? Więc to jest ciekawe. Mamy takie dwie wskazówki. No dobrze, to na razie zostawiamy sobie Florę. Wyjdziemy sobie teraz stąd do innego miejsca, chyba że możemy jeszcze coś znaleźć tu. We're at the top of the tower, right? I think so. Why? Doesn't matter. It's nothing. A bunch of old books. Covered in dust now, but they look well read. The outline of Freya Fellow. Looks like she fell onto her back. There's a single patch of blood. Right in the middle. No real signs of a struggle. That's weird. What? Her feet were right up by the canvas. So? So she was probably standing really close to the canvas when she fell. Let's check the case file again. O, proszę bardzo. I co ciekawe, ja tego wcześniej nie zauważyłem. Teraz pierwszy raz to kliknąłem, tylko myślałem, że coś nowego znajdę.
Ale faktycznie, co jest istotne, ona padła tak jakby rzeczywiście coś dźgnął jej ten obraz, prawda? Malowała, żadnego siłowania się, po prostu dostała w klatę i padła. A miała tutaj czerwoną farbę, nie krew. To jest mega dziwne. Mega dziwne, ale też mega intrygujące, o co może chodzić. Tak, ale tu możemy zobaczyć jeszcze raz. Włączyło nam case file, tak. Lying back, single tap, no weapon i tak dalej. To możemy oczywiście przesuwać, tak? Pomiędzy przedmiotami. No. Ciekawe. Ciekawe i takie nietypowe, prawda? Ale dobra, może na koniec tego odcinka jeszcze się gdzieś przejdziemy. Ja pierwsze miejsce, do którego poszedłem do tego pokoju, ale żeby nie powielać na razie tego, co ja już robiłem i tak teoretycznie to, co ja wiem o tej grze, po prostu poszedłem sobie i zwiedziłem dokładnie ten pokój, który będzie warsztatem, ale pójdziemy sobie gdzie indziej. Tym razem, żeby pójść zobaczyć coś innego i tak będziemy chcieli tam pójść w kolejnym materiale na pewno. Przypominam, za 2 dni materiał kolejny, jak to u mnie zwykle bywa. Stone Square. Oj, mam tu jakąś osobę. Okej. Okay. Jakaś ławeczka. There's a metal plaque on the bench. Is there a message engraved on it? I think there was at one point, but someone scratched it off. Czyli tutaj było coś napisane, ale zostało wywalone. Nie wiem, może Zoot przyszedł i coś popsuł. Tutaj mamy też coś. A giant glowing gemstone full of plants. AKA a greenhouse. Okej, okay, czyli to jest greenhouse, czyli szklarnia, tak? A pointless little stone tower. I don't know. Might be a good hiding place. Wanna play hide and seek? I could be persuaded. Okay. Hi. It's a big stone dais. Biggest one I've ever seen. First one too. Oczywiście widzicie, na razie obklikuję wszystko, zanim się zagadam z tą osobą. Zobaczmy, co to jest to. Is that a clock? If it is, it's a clock with four faces. I'm guessing it doesn't tell the time. So what does it do? Rotate the dials until all four hands are in the correct position. Interesujące. In the correct position. Ale pytanie brzmi, co jest poprawną pozycją, bo na razie jakby... Znaczy widzę, że tu jest 9, 3, 12, aha! A tutaj mamy jaką liczbę? 6 prawdopodobnie. Widzicie? 6, czyli to musi być 12 tutaj. Przepraszam, tu musi być 9. A tu musimy wykombinować trójkę. Tylko, że musimy to tak poprzerzucać, żeby wiedzieć, co jest z czym związane. Ale widzę, że tak, zresztą widać, tak? Nawiązania są bardzo oczywiste. One się stykają ze sobą, więc jest 1 do 1, jeśli chodzi o obrót. Zatem, jeżeli tutaj mamy mieć 6 i 12, no to musimy pokombinować, jak to zrobić, żeby było dobrze. Trójka jest na właściwym miejscu, ale dziewiątka nie jest, tak? Także moglibyśmy pokombinować coś tutaj. Ha. No dobra, ja sobie pokombinuję trochę na szybko, to zobaczę, czy mi się coś uda. Udało się. Dobra, trochę pokombinowałem, poobracałem. 3, 9, 12 i 6. Niektóre zagadki można zrobić w miejscu, w której spotkamy, tak? Otwórzmy. No, that was it. Nice work. What's in the box? A little tool thing? Looks like a telescope. But I'm not actually sure what it is. Teleskop. Small lens. Okay, small brass tool with curved glass lens. It has a screw at the base. Czyli gdzieś może będziemy mogli to zamontować, może znajdziemy, może to coś będzie pokazywać, tak? Okej. Okay. No to znaleźliśmy coś ciekawego. A wooden trunk that opens up into a full desk. I want one. No dobra, to chyba pozostało nam nic innego, jak po prostu pogadać z tą osobą, która tam jest. Zobaczyć, a tu jeszcze mamy, patrzcie, chyba przejście do, no wiem, że do tej szklarni, ale zanim tam oczywiście pójdziemy, zagadajmy chwilę, dosłownie chwileczkę, zobaczmy, kto to w ogóle jest. O, tajemnicza postać. Nice cape. You're not fellows or pointers. I'm sure I shall immediately regret asking. But who are you, and what is your business here? I'm Sally, and this is my sidekick, Grimoire. A private detective, Grimoire. Really? You're a detective? If this is a joke, it's not a good one. Who are you, anyway? Private Detective Hawkshaw. Oh, nice. Hawkshaw's a cooler name than Grimoire. Maybe I'll become her sidekick. You're not on the Freya Fellow case, too, are you?
That is classified information between myself and my client. Clearly, this is something which eludes you. But a real detective refrains from handing out informations to persons unknown. Oh, right. Now, if you would, I have work to do. Okej, czyli znaleźliśmy innego detektywa, który też tutaj jakby się krząta, ale możemy spytać więcej o nią. It's not in my interest to discuss personal details. Even if you're one of the suspects in a murder? Very well. Let us make a small exception. Ask. Well, what are you doing here? I'm on a case at the behest of my client. How long have you been at Tangle Tower? 133 hours. 5.5 days. Who are you working for? I am not at liberty to answer that. Now, I shall permit you one more question. What crime are you... How'd you get that scar? It's cool. You really think so? Czyli ona jest tutaj zatrudniona od 5,5 dnia, a to się wydarzyło wszystko wczoraj, więc to raczej nie jest ten sam case. Ale dlaczego jest tutaj drugi detektyw? As it happens, I completed an examination of Flora's room on the morning before the murder. I've been investigating every single room at Tangle Tower. Hers was one of the last on my list. Did you find anything unusual? Nothing but a thin layer of dust and an atmosphere of somber melancholy. Was Flora in there at the time? She spent the duration of my search staring up at the sky, out the open window. Didn't say a word, although I'm told this is the expected behavior. What did you do after that? I spent the early evening searching the library. It took longer than it should have. Fiona leaves that room in a permanent state of disarray. Fiona was in the library too? I expected her to make an appearance, but she did not. And you stayed in the library the rest of the day? Not quite. No dobra. Towards the early evening, my examination of the library was unexpectedly disrupted. Sounds of running, wailing, shouting from several floors above. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Poynter appeared. He emerged from the Poynter staircase, crossed the hall, and began up the fellow staircase. Our eyes met. He was breathless. Something had caused him great alarm. He told me to stay out of the way. I consented. I decided to return to my office in the Stone Square. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. She was clutching the banister of the Poynter staircase with an apprehensive manner. She wished to know where Professor Poynter had gone. I told her what had transpired. Then, she too crossed the hall and disappeared up the fellow staircase. More so than at any moment prior, I felt like quite an intruder in the house. I took my leave, out towards the Stone Square. The grounds were silent. There were no signs of human life. Even the greenhouse was without its typical inhabitant. I noted that he, too, must be entangled in whatever was transpiring in Fellow Tower. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. He spoke to me of what had occurred. His report was as clumsy and cumbersome as the man giving it. Did he seem upset? He was rattled. That much was clear. But sorrowful? Mournful? I cannot say. Okej. Okay. I mamy właśnie te sceny ciekawsze tutaj, czyli zawsze po rozmawianiu, właśnie dojście do takiego statementu, możemy dowiedzieć się, gdzie te postacie szły. Jak one podróżowały po całej tej rezydencji. Także to jest istotne. Oczywiście możemy też zapytać o inne osoby, możemy zapytać o różne rzeczy, które leżały, prawda? I takie inne rzeczy możemy też zrobić, ale zawsze potem, jak podejrzymy sobie taką, właśnie w tym przypadku Hawkshaw, Detective Hawkshaw, wiemy, że no na razie nie widzimy bezpośredniego związku pomiędzy tymi osobami, tu możemy zawsze zobaczyć związki. Tu możemy zobaczyć, jak ona podróżowała, czyli była w bibliotece, przepraszam. Potem poszła tutaj i widziała, spotkała jakiegoś ogrodnika, który teoretycznie zachowywał się dziwnie, bo w żaden sposób nie żałował. Is there anything suspicious about Hawkshaw? Jeszcze nie mamy żadnych tutaj informacji, ale w taki sposób oto będziemy prowadzić śledztwa. Będziemy rozmawiać z osobami, zapytać je, zawsze zadawać im 3 pytania, a potem próbować zrozumieć, jakie są połączenia. No i oczywiście możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego, pokazując różne rzeczy. Ale na razie nie wiem, co bym chciał jej pokazać, chociaż wiemy, że nad 5,5 dnia jakby w tym miejscu przebywa. A jak macie jakieś pomysły, co kogo co spytać, co zrobić, co przeszukać, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo no to jest gra, w której możemy razem
tworzyć teorie spiskowe, tworzyć jakieś właśnie teorie na temat tego, co się wydarzyło, kto jest podejrzany, co mogło się stać. Na razie wiemy bardzo mało, ale może wkrótce dowiemy się o wiele więcej, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A ja na koniec sprawdzę dziwną taką plamę tutaj. It's Tangle Tower. Or at least it's the mansion at the base of Tangle Tower. Nie, myślałem, że to jest coś ciekawego, ale nie jest nic ciekawego. Więc, moi drodzy, widzimy się za 2 dni w kolejnym odcinku, a ode mnie jak zawsze wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska już niebawem. Cześć!